Słuchajcie, dzisiaj Mirelka mi zostawiła taką tutaj przesyłkę, taki liścik. Nie ma żadnego serduszka, więc jestem zawiedziony. Ale mam napisane tak, że mam wyciąć tył 111x386, boki dwie sztuki 165x386 i górę dół dwie sztuki 165x95. Co to ma być, to ja nie wiem. Więc oczywiście przygotuję tak, jak żona kazała, te materiały, a jak przyjedzie, to mi powie, o co chodzi. Mam parę sklejek, które mi zostały z poprzednich naszych różnych zabaw drewnianych. No zobaczymy, czy to mi się wszystko zmieści, co tu Mirella chce. Też się bardzo cieszę, bo skończyliśmy właśnie remont i zjechały wszystkie moje ulubione maszyny. Te, które stały na budowie, to teraz są w domu i teraz mogę sobie spokojnie wszystko robić. 111x386. 111 mm, czyli jak zwykle 11,1. Nie może być 11, musi być 11,1. Nie zrozumiem tego nigdy. No jak ja mam zaznaczyć 11,1? A moja żona. Mamy pocięte wszystkie elementy, piłę chowamy, no i czekamy na Mirelę, aż mi powie, co z tym mam teraz dalej zrobić, bo tak mam ładne klocuszki. Honey, I'm home! No kurczę. Patrz, co dla ciebie zrobiłam. Co znaczy, dla mnie zrobiłaś? Połowę zrobiłam, a połowę zrobił Fit King, ale ja zrobiłam ci kawkę, patrz, twoja będzie z serduszkiem. Boże, a ja już miałam ty jesteś dla mnie takim czekać. Serduszkiem. Ale wiesz dlaczego? A jakim dla ciebie jestem? Zobacz, kim ja dla ciebie jestem. Gwiazdeczka? A, widzisz, jak sobie to wymyśliłam? Posłuchaj, bo ja właśnie się skarżyłem wszystkim, że taki zostawiłaś mi liścik, ale bez żadnego słowa, że kocham cię, czy serduszko, więc tutaj nadrobiłaś teraz tym serduszkiem, rozumiem? A, ale strasznie się skarżyłeś? Wszystko powiedziałeś? Z 15 minut. Skarżenie. Ja mam nadzieję, że w tym czasie zdążyłeś wyciąć, co trzeba. Tak. Więc tak, to jemy czy co robimy? No moglibyśmy pakowiec sobie... Pakowiec japoński z jabłkiem. Patrz, co prawda, to jest na podwieczorek. Oj to. Ale wiesz, jak jest kawa. Oj to, pakowiec japoński z jabłkiem. Może to nie można rękami, mam brudny. I będziemy teraz mówić z pełną buzią i z makiem między zębami. Nie problem. Mi w ogóle nie przeszkadza, makowiec jest, to jest moje ulubione ciasto. Z makowca życie byłoby smutne. Widzisz, skąd oni to wiedzieli? Dobra. Więc. Masz 165. Domyślam się, że to ma być jakaś skrzyneczka. Tak, bardzo dobrze się domyślasz. O, przepraszam. A, już się zestresowałeś, co? Nie. Nie, nie stresowałeś. Już zaczynam. O, a to będą plecy, czyli tam pod spodem, ale... Znowu trumienka. To będą plecy, tak, zrobimy trumienkę. Coś takiego. Dobra. I jak już to zrobisz, to ci powiem, po co to zrobiłeś, tą trumienkę. No, no. Ale zanim ją skręcimy, to chciałabym, żebyś ponacinał mi tutaj takie otwory na szerokość piły, czyli tak jedno przejście piły, tak, ale na głębokość taką, żeby tutaj nam nie doszło do końca. Jeśli to ma 8 mm,
to myślę, że tak ze 4-5 mm głębokości. A poczekaj, to ci może narysuję, czy... Nie, powiedz mi tylko, sobie grubość tu ustawić na przykład. To tak, żeby nie doszło do samego końca, żebyśmy tego nie przecięli na wylot. Super. Czyli mamy dwie ścianki, taki będzie tu namiocik. Nie, nie, to nie będzie namiocik. I to będą pięterka. Nie. Nie, nie, nie. Krzywo. Nie, to będzie tak. Czekaj, tak, żeby było ładniej z tej strony, to zrobimy tak. I tu, żeby było ładniej z tej strony, to zrobimy tak. I teraz bym chciała, abyś połączył mi... Ci zaraz tą deską, zaraz tutaj. Nie boli cię? Boli mnie życie. Dobra, poczekaj, bo ja tego nie jestem w stanie. W każdym bądź razie bardzo cię proszę. Tu na górze jedna półeczka i tu na dole druga półeczka i jeszcze bym chciał, żebyś tutaj zrobił plecki i będzie gitara. Co jeszcze byś chciał? No przyłóż tu plecki. I już będzie wszystko. O, tak to teraz tu trzymaj, a ja idę poklej. Będziemy to tak naklej? No, albo ty trzymaj po prostu. Aha, że to powiedz. Także taki to torturial tutaj się popełnił, także cześć. Marcin, chodź tu. No stój tam. No nie, no chodź tu przykleić to. Przykleić. Przykleić. My God, naprawdę się mam z tobą. Jakaś taka wąska ta ścianka, nie? Nie, może dobrze, dobra. To co, kleisz czy wiercisz i wkręcasz, nie, patrzę, czy pokażę pokażę ci piękną tragedię. Marcin! Dobra. To, dlaczego mi zepsułaś zabawę? To była taka proszę piękna cię tragedia. Jak mówił proszę poeta. Ci, ja nie mam całego dnia. Teraz ci powiem. Teraz mi powiedz. Do czego to będzie nam potrzebne. Jeszcze coś tu chcesz wytrzeć? Jeszcze tak coś? Dmuchnę. Nie, dmuchnij jeszcze... na mnie tym wszystkim najlepiej. Pierniczy. No może jest ostatnio jakiś strasznie zestresowany. Zobacz. Zjedliśmy ciasto. Tak. Makowiec japoński z wiśnią chyba. Które było przepyszne. Ale ja na przykład widząc takie opakowania, które dostajemy codziennie z Fit Kinga, pomyślałam sobie, że trochę szkoda mi ich wyrzucać. Poza tym to jest produkcja plastiku i myślę sobie, może można byłoby to jakoś wykorzystać. Więc wykorzystuję takie pudełeczka, wykorzystałam Marcina, żeby zrobił taką szafeczkę i teraz uwaga. Teraz ja wykorzystam ciebie. Ciekawe jak. Patrz. Tadam. No, zaskocz mnie. Właśnie. Od kiedy masz taki porządek w niciach? Ciekaw jestem bardzo. Od dzisiaj będę miała. Bo właśnie zrobiłeś mi szafkę. Patrz. Ja? Naprawdę? Naprawdę zrobiłeś mi szafkę, zobacz. Z szufladami taką świetną? Tak. I teraz już będę miała zawsze porządek w niciach. Ta-dam. To ty taka jesteś trochę Martha Stewart. No, ja wiem. Zobaczcie, tutaj oczywiście mogą być, no, w moim przypadku nici, w Marcina przypadku pewnie jakieś wkręty, śrubki i takie różne, nakrętki i tak dalej. Dzieci pewnie chętnie wykorzystają to na klocki Lego. Na garaż dla samochodzików. Albo na garaż, ale myślę, że nawet nie, dużo jest takich małych elementów w klockach nawet, Lego. Nawet mamy tutaj taki, moglibyśmy, mamy takie coś, mam tutaj na gwoździe, a mógłbym mieć takie coś, o. Widzisz? I bierzesz sobie wtedy jedne tylko gwoździe, które są ci potrzebne, wykorzystujesz, a potem je z powrotem wkładasz i masz dalej porządek. Można zwariować. Czyli, że to już jest koniec? Tak, możemy to ewentualnie pomalować. I prezent dla taty na święta.
chciał skrzynkę na narzędzia, to będzie miał skrzyneczkę na. Ale powiedział, że chce z kółkami, to dorobię tu jeszcze tylko kółka. Będzie miał taką z kółkami. Dobra, koniec. Dziękuję. Super, do widzenia. Dziękuję bardzo. A, ty tak. Do widzenia.